tej strony Emil Elektrikos Emieńczyk na kanale Emi Hydroelektro. W tym filmie wymiana podłogi w siedzibie interowej w Bierkowicach Kłodzkich, wymiana podłogi w korytarzu i nowa podłoga była wykonana na legarach drewnianych, bo jest to dom dość stary i tutaj takie rozwiązanie zostało zastosowane. Podłoga została przeze mnie rozebrana mniej więcej na przełomie marca i kwietnia 2020 roku i bardzo zależało mi znaleźć kogoś do pomocy, aby ją poskładać na nowo na tych właśnie legarach drewnianych. Jednak było to dość trudne i karkołomne zadanie, a zdawałoby się, że Fixli czy inne portale tak łatwo oferują jakiegoś fachowca, kogoś kto się oferuje, może przyjść do pomocy. Kwota tutaj nie miała znaczenia, chodziło o to, żeby znaleźć kogokolwiek, kto by przyszedł i pomógł mi tą podłogę wykonać tutaj razem z towarzyszącymi pracami elektrycznymi oraz hydraulicznymi. Ale przez wiele, wiele miesięcy nikt się nie znalazł, kto byłby chętny. Zaoferował mi się kolega jeszcze na przełomie czerwca i lipca, ale z przyczyn osobistych nasza współpraca odwlekła się. Także podłoga była przez kilka miesięcy rozebrana i chodzenie tutaj po domu było dość ciężkie. I dopiero na przełomie listopada i grudnia 2020 roku udało się mnie i koledze spotkać i zająć się tą podłogą tutaj w Bierkowicach. I po kolei, co się jeszcze dało, to rozebraliśmy do końca, wynieśliśmy jak najwięcej ziemi, bo tutaj wcześniej były układane cegły na glinie dosłownie, także była to zimna podłoga, jak również prace elektroinstalacyjne, bo w peszlach, w rurach Arota, konkretnie w podłodze, zostały poprowadzone dodatkowo wody, dodatkowe inne przewody. Zostały to wykonane inaczej, aby podłoga mi poszła jak najbardziej w dół, żeby to pomieszczenie korytarza podwyższyć, bo tutaj ogólnie jest bardzo nisko, około 2 metry wysokości, 2 metry z haczykiem, więc każdy centymetr w dół to był na wagę złota. I tak jak mówię, przy okazji tych prac z podłogą, to tutaj sobie kładę nowe przewody elektryczne, które potem no dość długo czekały na podłączenie i na wpięcie do rozdzielnicy na gotowo, bo wymagało to uzbierania odpowiednio funduszy na ten cel, aby rozdzielnicę na nowo poskładać. Również zostało zrobione nowe wejście do piwnicy, które jeszcze na ten moment, jak się nagrywam, czyli marzec 2022 roku, nie zostało w pełni wykończone, wciąż i nadal. Brakuje zawiasów do tej klapy do piwnicy. I tutaj akuratnie te legary zostały podbudowane bloczkami z betonu komórkowego, które tu akurat nie były kupione parę lat wcześniej na cele remontowe i zostały mi z wcześniejszych prac. Jak już zostały położone legary drewniane, to przestrzeń wewnątrz nich od spodu, tak jak była jeszcze glina, ziemia, to ta przestrzeń została przeze mnie zasypana keramzytem, czyli takimi kuleczkami, które pochłaniały wilgoć z tej ziemi. I ta przestrzeń tutaj została wypełniona kilkudziesięcioma workami keramzytu. To była dość spora ilość. Zdawało mi się, że wyjdzie ich mniej, ale naprawdę sporo wyszło tego keramzytu. I na ten keramzyt była układana wełna do ocieplenia, wełna mineralna. I na tą wełnę mineralną została położona folia, a na folię już były kręcone płyty OSB, grubość, z tego co pamiętam, 25 mm.
I od tamtej pory, od 2020 roku, ceny właśnie tych materiałów tutaj przeze mnie wspomnianych bardzo mocno skoczyły w górę, zwłaszcza płyt OSB. Więc na przykład już gdyby te prace były wykonane końcówką 2021 roku, rok później, to myślę, że ceny tych płyt OSB, tak samo jak i legarów drewnianych, po prostu zwaliłyby mnie z nóg. Na tamten czas, na przełom listopada i grudnia 2020 roku, no to cena podłogi razem z pomocą kolegi, czyli razem z robocizną, bo składaliśmy tą podłogę we dwójkę, to wyniosła mnie w granicy 10 tysięcy złotych taka podłoga. I tutaj liczę również materiały elektryczne i hydrauliczne do przeróbki instalacji elektrycznej i hydraulicznej, która znajdowała się w podłodze, legary drewniane, które udało nam się zakupić, tego typu grubsze legary drewniane w Brikomarszu, w Nowej Rudzie Słupcu, bo nigdzie wcześniej od ręki no nie udałoby nam się takich dostać. Tak akurat nie była okazja, że z Brikomarsza akurat nie wykupiliśmy cały zapas tych legarów. Ile tylko mieli, tyle wzięliśmy. I akurat nie było ich dosłownie na styk, dosłownie. Pozostałe materiały to z różnych hurtowni z terenu Kłodzka, ewentualnie z Nowej Rudy Słupca. Na przykład z centrum panelowego Mój Dom w Nowej Rudzie Słupcu. I po sumowaniu tych właśnie faktur wychodziłoby, że ta cena to była w granicy 10 tysięcy złotych za taką podłogę. I dlaczego akurat na legarach drewnianych i z płyty OSB, skoro inne podłogi mam tutaj w większości wykonane na wylewce cementowej, jako podłoga z wylewki cementowej, a chociażby dlatego, że tutaj są położone różne instalacje wewnątrz tej podłogi, różne instalacje wodno-kanalizacyjne. I przyznam się, że ja tutaj ten remont robię bardzo mocno etapami, bardzo mocno, i to jeszcze nie jest finalna wersja tego remontu. Do końca nie wiem, jaka tutaj będzie ostateczna wersja z centralnym ogrzewaniem. Do końca jeszcze nie wiem, jaka tutaj będzie kwestia z kanalizacją. Mam na to pewne pomysły, ale czy dojdą one do skutku, to zwyczajnie nie mam pojęcia, zwłaszcza w obecnych bardzo trudnych czasach. W czasach, kiedy trochę rozsądek i zdrowa logika gdzieś poszły zimować, zniknęły zupełnie. I tak samo ceny bardzo mocno poszybowały w górę. Jak i możliwości znalezienia fachowców do pomocy, bo powiem wam, że wtedy, jak jeszcze na przełomie kwietnia i maja 2020 roku zależało mi znaleźć fachowca, to nie chodziło mi o to, że wezmę kogoś, kto zrobi mi tą podłogę, ja sobie będę w tym czasie leżeć w pokoju. No, nic z tych rzeczy. Mi zależało znaleźć kogoś takiego, z kim tą podłogę zrobimy we dwójkę, że na zasadzie albo ja będę głową tej operacji, albo ktoś będzie głową tej operacji wymiany podłogi, i że zwyczajnie razem we dwójkę przeprowadzimy te prace. I nikogo na tamten moment nie dało rady znaleźć, jeżeli chodzi o te prace przy podłodze. No, a tutaj macie, jak to wszystko wyglądało tutaj po kolei, od momentu, kiedy ona była rozbierana, aż po montaż tych płyt OSB. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na kolejnych filmach. I tutaj mówi Emil Elektrikos Emieńczyk z Bierkowic Kłodzkich, z interowej siedziby w Bierkowicach Kłodzkich.